Cześć kochani Tysielska, witajcie ponownie na moim kanale. Przyszedł czas na moją recenzję tej nowości od Nataszy Denony, to jest jej My Dream Palette. Będą oczywiście swatche, będzie aplikacja w świetle dziennym tego dzisiejszego makijażu. Będzie też porównanie do poprzednich palet Nataszy, które już na rynku są dostępne. O tym będzie dzisiaj, zapraszam. Ja jestem fanką cieni Nataszy Denony, to nie ulega wątpliwości, nie jest żadną tajemnicą, nie ukrywam tego. Lubię jej formułę cienia, nie mam wszystkich jej palet, ale jakoś tak się przytrafia ostatnio, że jeśli chodzi o jej nowości, o duże palety, bo nie mówię o tych mini, no to jakoś tak trafiają w moje gusta. Lubię tą formułę cienia, lubię przede wszystkim kompozycję. To, jak te kolory w paletach są dobrane, bo to mi bardzo ułatwia wykonanie makijażu. Ja nie jestem ani artystką, ani ten mój talent plastyczny też tutaj pozostawia wiele do życzenia. Ja nie jestem też osobą, która lubi przy wykonywaniu makijażu takiego dzienniaczka typowego, sięgać po wiele palet. Lubię, kiedy to idzie gładko i szybko. No jeśli chodzi o dotychczasowe cienie od Nataszy, które u siebie miałam, no to właśnie kompozycje tych palet sprawiają, że nieważne po co tam sięgnę, jeśli chodzi o cień przejściowy, o błyskotkę, o cień ciemny, którym przyciemniam sobie zewnętrzny kącik oka, to zawsze te kolory fajnie się zgrywały i to wyglądało spójnie i bardzo mi się to podobało. Jak jest z tą paletą? Przede wszystkim jeśli chodzi o paletę My Dream, bo o niej dzisiaj mowa, to ona jest częścią całej kolekcji My Dream. Oprócz tej palety wyszło też trio do konturowania i tutaj w tym trio mamy cieniowy kremowy róż, kremowy rozświetlacz i rozświetlacz w pudrze. Za niego trzeba w polskiej Sephorze zapłacić 225 zł. Mamy też błyszczyk i pomadkę i wiem, że wyszła też konturówka, ale ona u nas w Sephorze nie jest dostępna. Nie wiem dlaczego. Ostatnio z dostępnością nowości, jeśli chodzi o Sephorę, to pozostawia to wiele do życzenia, ale to jest tak na marginesie. Jeśli chodzi o pomadkę i błyszczyk, to tak fajnie jest napisane, że to jest odcień My Dream. To są, moi drodzy, odcienie, które już są dostępne w stałej kolekcji, można powiedzieć, Nataszy Denony, bo zarówno jeśli chodzi o błyszczyk, jak i o pomadkę, to są to odcienie o nazwie Natasza, więc to nie są absolutnie nowe odcienie wypuszczone przy okazji tej kolekcji. To jest podobno, zarówno jeśli chodzi znowu o pomadkę i błyszczyk, jeden z popularniejszych odcieni, no i postanowiono wypuścić go w innym opakowaniu, tak wiecie, żeby sprzedać go jeszcze więcej. Jeśli chodzi o paletę, na niej się dzisiaj skupimy. O, za nią trzeba zapłacić 329 zł, jeszcze zerknę. Tak, 329 zł i to jest taka standardowa cena, jeśli chodzi o ten rozmiar palet od Nataszy Denony, bo jak wiemy, jeśli chodzi o te większe palety, to są jeszcze, no znowu powiem, większe, chodzi o większą gramaturę cieni. I mamy tutaj standardowe dla tego rozmiaru palet opakowanie, 15 cieni, jest lusterko i oczywiście jak u Nataszy w każdej chyba palecie oprócz mini. A zaraz zerknę, czekajcie, mam tutaj tą mini paletkę Einir Glam. Nie, w tych mini paletkach nie można wyjmować cieni sobie. W tych większych paletach już możecie sobie po prostu wyjąć te cienie, wymieszać je z innymi, które macie w palecie, albo wiecie, poprzekładać je w sposób, który bardziej do Was przemawia. No macie opcje, można z nich korzystać. Ja tam się w to nie bawię. Podoba mi się to, co widzę tutaj. 15 cieni, macie maty w dwóch formułach, ponieważ jest zarówno taka standardowa formuła cienia prasowanego, pudrowego, jak i macie też te cienie kremowe, na przykład Instinct i Edgy. Wskakuję tutaj szybciutko podczas montowania, żeby coś wyjaśnić. W tym filmiku bardzo często będę tą drugą formułę cienia matowego nazywać kremowym. To nie są stricte kremy takie, jakie możecie spotkać, jeśli chodzi o kosmetyki do konturowania twarzy. Mowa o bronzerach, rozświetlaczach i różach. To cały czas są cienie pudrowe, natomiast one są tak miękkie, że aż wydają się być kremowe pod palcem. Stąd ten mój skrót myślowy. Natomiast są to pudry. Tak szybciutko chciałam dać Wam znać, żeby nie było nieporozumień. One są bardzo podobne, żeby nie powiedzieć takie same pod palcem, do cieni od Nabli, tych ich silikonowych, matowych cieni, które można na przykład zobaczyć, znaczy na które można natrafić w tych niektórych paletkach serii Curie, na przykład w paletce Nude, jeśli chodzi o Curie Palette właśnie. Nabla nazywa te cienie silikonowymi, nie wiem jak nazywa je Natasza, ale tak jak powiedziałam, one pod palcem są bardzo, bardzo podobne. Są kremowe, są miękkie i w palecie
obie formuły, wydają się być lekko satynowe, natomiast na powiece oczywiście pozostawiają efekt matu. Czy jeśli chodzi o te dwie formuły matów, na które natkniemy się w tej palecie, czy ta ich różnorodność, jeśli chodzi o formulacje, wpływa na ich performance, na to jak się blendują, jak się noszą? Nie, absolutnie nie. Ja mam wrażenie, że pracuje się z nimi tak samo. Na 15 cieni macie tutaj 7 błyskotek i to też nie są błyskotki o tej samej formule czy wykończeniu, bo macie błyskotki, które są bardziej błyszczące, intensywniej błyszczące, jak na przykład te dwa cienie tutaj z boku, ale macie też dwa cienie, które są taką mocną perłą, bym powiedziała. To jest ten cień Spontaneous i Risk. No, przyznaję, że Spontaneous jednak błyszczy intensywniej niż ten Risk, natomiast to dalej są takie właśnie mocne perły, w tym przypadku nawet powiedziałabym, że mocna satynka. No i macie ten multichrome, on oczywiście w kamerze tutaj, czekajcie, na paluchu. No mi się wydaje, że lepiej. No on błyszczy na różowo, zielono, tego zielonego w ogóle w kamerze nie widać. Musicie mi zaufać na słowo, może na swatchu w świetle dzienne będzie to widoczne. Teraz jak o tym myślę, zobaczymy. No i jeśli chodzi o multichromy, to ja jako taka użytkowniczka, amatorka, przyznaję, że nie jestem ich wielką fanką. To znaczy ja uwielbiam na nie patrzeć. One bardzo przykuwają mój wzrok. One mi się bardzo podobają we wszelkiego rodzaju materiałach promocyjnych, w tych filmikach. No one pięknie pracują na oku, natomiast na co dzień to ja jednak lubię, jak mi się błyszczy w miarę jednolicie. Nie lubię, jak z jednej strony mam powiekę różową, z drugiej zieloną. Więc jeśli chodzi o taki, wiecie, makijaż codzienny, to raczej nie sięgam po takie cienie, muszę przyznać, po takie wykończenia. Zanim przejdziemy do dalszej recenzji, do porównań z innymi paletami Natashy i do tego, dlaczego jestem lekko rozczarowana tą paletą, zapraszam Was teraz na aplikację tego makijażu w świetle dziennym, żebyście zobaczyli, jak się z tymi cieniami mi osobiście pracuje. Zaznaczam, żadna ze mnie makijażystka, weźcie to pod uwagę. Widzimy się za chwilkę. Witam kochani z poziomu mojej podłogi, mojego parapetu, ale za to w świetle dziennym. Korzystam póki mogę, zanim zaczną się te egipskie ciemności. I jak widać mam już troszeczkę, w gruncie rzeczy większość makijażu mam nałożoną, ale dzisiaj skupiamy się na cieniach, więc pokażę Wam, jak wykonałam dzisiejszy makijaż, który widzicie w filmiku. Ja tutaj mam już, słuchajcie, pędzle, mam też paletę i to nie jest tak, że będę korzystać z tych ulubionych cieni, czy wykonuję jakiś ulubiony mój makijaż. Po prostu wykonam makijaż, na który mam dzisiaj ochotę. I czy wyjdzie, to się okaże. A przy okazji opowiem Wam troszeczkę o tych cieniach jeszcze. No i najważniejsza rzecz, pokażę Wam je w akcji w świetle naturalnym. Mam na powiece już bazę z Inglot Eyeshadow Keeper, ale mam też przypudrowaną tą bazę pudrem, którym zwykle utrwalam korektor, czyli pudrem od Pat McGrath. Są wory pod oczami, bo mam wrażenie, że taki już jest ostatnio stan permanentny, ale dzisiaj mi się wydaje, że jest lepiej. I zaczniemy od tego cienia. To jest Nurture. To jest Nurture, moi drodzy, i on się wydaje taki piaskowy, neutralny, lekko chłodny, ale on ma w sobie odrobinkę takich lekko czerwonawych podtonów, żeby nie powiedzieć burgundowych. Jest troszeczkę tutaj fioletu albo takiego ciemnego różu, co oczywiście spina tą paletę w całość i wpisuje się świetnie w motyw przewodni tej palety. Ale przyznaję, że byłam troszkę zaskoczona, bo wydawało mi się, znaczy myślałam, że to będzie taki typowy, neutralny brązik. Ale nie, on ma w sobie odrobinkę tych ciekawych, takich jesiennych dla mnie burgund to jest taki jesienny odcień podtonów. No i jak widać blenduje się bezproblemowo, chociaż nie jest to jeden z tych kremowych cieni, które też są w tej palecie, na przykład ten Edgy, to jest taki kremowy mat. Mamy tu oczywiście jeszcze brzoskwinki, ale jakoś na brzoskwinki dzisiaj nie mam ochoty.
Troszeczkę sobie wyciągniemy. Brwi mam zrobione, podkład oczywiście też, korektor, puder, mam na twarzy bronzer, nie mam jeszcze oczywiście tuszu, który nałożę po zrobieniu, po nałożeniu cieni, no i nie mam pomadki, nie mam różu i rozświetlacza, bo ja tak naprawdę, jeśli chodzi o odcień różu, to decyduję o nim w ostatniej chwili, jak już mam zrobione praktycznie wszystko. I teraz pytanie, czy idziemy dzisiaj w szaleństwo, czy nie? A czemu nie? W zewnętrznym kąciku nałożę jeszcze Instinct. To jest już ten jeden z tych kremowych cieni. Który jednak na powiece da efekt matu. I nie wiem, co się dzieje, ale nie chce mi się ten cień dzisiaj tutaj przykleić. Ale pierwszy raz mam taką sytuację. Nie wiem, czy tam może bazy nie nałożyłam, czy źle przypudrowałam tą powiekę. Nie wiem. Nie wiem, co się dzieje, ale nie zamierzam się tym przejmować. Pomimo, że ten cień jest taki dosyć intensywnie, no nie fuksjowy, ale wpada w róż, chociaż wydaje się być bardzo ciemny, to jednak na powiece jaśniej wychodzi, ale to dlatego, że ja nakładam go niedużo i go porządnie rozblendowuję go porządnie, ale gdy się go nakłada na przykład mniejszym, bardziej zbitym pędzlem, to on oczywiście jest ciemniejszy, intensywniejszy, fajnie się go buduje. Myślałam, że sobie delikatny makijaż dzisiaj zrobię. Think again, Iza. Nie dzisiaj, nie tym razem. No i gdzie ja mam swój mały, kuleczkowy, taki fajny pędzelek? O, jest. Ten sam cień. Tylko teraz na dolnej powiece. Właściwie na linii rzęs. I jeszcze raz tym pędzelkiem i tym pierwszym cieniem, czyli Nurture, delikatnie tutaj rozbędować tą górę. I zaraz będę przyciemniać jeszcze zewnętrzny kącik, ale chcę nałożyć blask. I dzisiaj chyba pójdziemy w to ciepłe złoto. Invention. A może Thrill? Czekajcie. Thrill, Invention. Invention. No kurczę, nie wiem, no. Zanim w ogóle zaczniemy myśleć o tym, jaką błyskotkę położyć tutaj, to niestety muszę przy tych cieniach, nieważne, który z nich nałożę, no jednak zaaplikować sobie, słuchajcie, klej pod brokat. Bo to jest pierwsza paleta Nataszy Denony, u której błyskotki zbierają mi się nieprzyzwoicie wręcz. I to tak już zaraz po aplikacji. Jest naprawdę bardzo źle, jeśli chodzi o siedzenie tych cieni na miejscu, trzymanie się w miejscu. Oprócz tego Vision, tego duochromu tutaj. Czekajcie. No i znowu nie mam się jak wytrzeć. Będę cała wymazana, będę się błyszczeć. Wybaczcie, ale to tylko i wyłącznie po to, żeby mieć palce w miarę. Duochrom może widać teraz dzięki temu naturalnemu światłu. Jedynie ten duochrom siedzi mi na powiece i nie wchodzi mi w moje załamania. No ja mam bardzo opadającą powiekę. Tu jest dużo skóry, która się, wiecie, te fałdki się ocierają o siebie. Jest wiele palet, które, właściwie nie palet, ale wiele cieni błyszczących, które tego tarcia fizycznego nie wytrzymują, one się zbierają. Ja muszę je wtedy przyklejać na właśnie klej pod brokat. Tutaj mam ten klej z NYX. Ale jeśli chodzi o cienie od Nataszy, to nigdy wcześniej takich problemów nie miałam. Jednak idę w to takie ciepłe złotko Invention. No a w tej palecie mam ten problem, że jednak muszę te błyskotki przykleić na klej, bo inaczej makijaż wygląda bardzo nieświeżo i bardzo nieładnie. Właściwie 15 minut po aplikacji cienia. Tak trochę jesiennie, buraczkowo, co? Mi się dzisiaj wszystko z jedzeniem kojarzy. Właściwie ostatnio. Właściwie zawsze. Iza, nie oszukuj siebie i innych. Lubię jeść. Żyję po to, żeby jeść, a nie jem po to, żeby żyć.
Tak, no i ten cień będzie oczywiście, przypominam, Invention. Będzie na tym kleju siedział pięknie, natomiast tego kleju właśnie potrzebuję, bo inaczej zanim skończyłabym resztę makijażu, resztę twarzy, wiecie, róż, rozświetlacz, to już by się to wszystko pozbierało i wyglądałoby bardzo, bardzo nieładnie. Przechodzimy teraz do Edgy, do tej oberżynki. I sobie zewnętrzny kącik jeszcze troszeczkę bardziej zaakcentuję. Pomimo tego, że ten Instinct i Edgy mają w sobie dużo, wiecie, takiego różowego, ciemnego pigmentu, nie barwią mi powieki. Bardzo ładnie się zmywają pod koniec dnia. Nic się tutaj nie dzieje, bo są cienie różowe, czerwone, które potrafią zostawić troszeczkę tego kolorku. Na skórze tutaj tego problemu nie ma. Teraz wyczyszczę sobie jeszcze ten kulkowy pędzelko, moją dłoń i może wezmę troszkę brzoskwinki, bo tak jakoś tak pusto na tej dolnej powiece, i wezmę sobie Carpe Diem. Matowy cień. I na tej dolnej powiece jeszcze sobie nim przejadę. O, jakoś tak spójniej będzie wyglądać z tym ciepełkiem na oku, na górnej powiece i jeszcze w wewnętrznym kąciku Spontaneous. To jest chyba najjaśniejszy błysk w palecie. Zaakcentuję sobie wewnętrzny kącik. Troszeczkę tutaj na dolną powiekę przejadę, ale cały czas w wewnętrznym kąciku. I wiadomo, czyściuteńki pędzel na sam koniec. Blend na górze. I, kochani, pędzel, którym zwykle aplikuję korektor w zewnętrznym kąciku, czyszczenie tej zewnętrznej linii. I ja nie lubię najpierw robić oczu, a później reszty makijażu, więc czasem jak mnie blend poniesie, to jest to konieczny ruch i wiadomo, wymaga to ode mnie częstszego niż zwykle mycia pędzla do korektora, ale to mi akurat nie przeszkadza. Tutaj troszeczkę jeszcze. Może jeszcze tusz nałożymy, co? Moi drodzy, jeśli chodzi o dzisiejszy makijaż oka, to tak to powstawało, taki był proces. Ja lecę szybciutko skończyć ten makijaż, zaaplikować róż, rozświetlacz, no i pomadkę, bo przyznacie, że przy tym oku cała reszta jakoś tak blado wygląda. Idę się też umyć, bo cała się świecę. Widzimy się za sekundkę na podsumowaniu. Witajcie, moi drodzy, ponownie. Tak właśnie powstał dzisiejszy makijaż oka. I co niektórzy pewnie zauważyli, że troszeczkę ten najciemniejszy cień, Edgy, osypał mi się tutaj w okolicach kości jarzmowych, ale wystarczyło, że wzięłam sobie taki czysty pędzelek i omiotłam sobie ten osyp właśnie i już później nie było problemu. Po prostu zbyt gwałtownie, zbyt energicznie podeszłam do dzisiejszego blendowania, co zwykle mam tendencję robić, kiedy maluję się przy kamerze. Jakoś tak spokojniej mi się maluje, kiedy się nie nagrywam. Moi drodzy, przechodzimy do tych błyskotek właśnie, które niestety muszę kleić na klej pod brokat. I dla niektórych to jest mała rzecz, oczywiście. Dla mnie to jest dosyć istotna rzecz, bo jednak, tak jak powiedziałam, to moja opadająca powieka jest problematyczna i ja bardzo doceniałam, oprócz kompozycji cieni i kolorystyki i doboru tych odcieni w paletach Natasha Denona, to bardzo dużym plusem dla mnie było właśnie to, że ja nie muszę tych jej błyskotek kleić na klej pod brokat, a w tej palecie to jest niestety wymóg. Oprócz tego duochromu, który utrzymuje się na mojej powiece pięknie, ale tak jak powiedziałam już wcześniej, bardzo rzadko po niego sięgam. Właściwie sięgnęłam po niego dwa razy. No nie jest to cień, który noszę na co dzień. Może tak. Więc no to jest, kurczę, duże rozczarowanie. Ja nie wiem... Znaczy, na początku myślałam, że to już może kwestia mojej powieki. Taka ma uroda, ona nie robi się, jeśli chodzi o moją powiekę, nie robi się młodsza, więc stwierdziłam, że może już osiągnęłam taki stan tych moich tutaj fałdek,
że no, nawet cienie Nataszy Denony mi się zbierają, więc wyciągnęłam sobie jej starsze palety i zaczęłam eksperymentować. Dlatego tak późno pojawia się ta recenzja tej palety u mnie, bo jeszcze musiałam sprawdzić jej poprzednie palety. No i kurczę, nie, poprzednie, znaczy błyskotki w poprzednich paletach dalej siedzą pięknie i się nigdzie nie wybierają i nigdzie mi się nie osypują i się nie zbierają, a tutaj mi to wszystko jeździ w tych moich fałdkach i warstwach, no. I nie wiem, czy oni zmienili formulację, bo pod paluchem te cienie wydają się takie same, ale wiecie, no co to jest za test, tak naprawdę test palca. No prawda jest taka, że muszę je kleić i będę to robić, ale duży minus dla mnie, duży. Dodatkowa kwestia, która wpływa bardzo intensywnie na mój odbór tej palety, to jest kwestia kolorystyki, doboru odcieni. Znaczy kompozycja do tej pory uważam, że jest bardzo spójna i bardzo dobra. Tego się będę trzymać, natomiast same kolory, z tym, że muszę zaznaczyć, bo to jest bardzo istotne akurat w tym konkretnym przypadku, mówię to z perspektywy osoby, która kilka palet Nataszy Denony u siebie ma już w kolekcji. No i właśnie to wszystko już było. To znaczy, weźmy na przykład taką retro, tak? Kiedy patrzę na tą paletę, oczywiście widzę te brzoskwinki, ale widzę też burgundy. Ich tutaj dużo nie ma, ale tak jak widzieliście na wstawce, na aplikacji tego makijażu dzisiaj, nawet ten cień, który się wydaje takim, wiecie, neutralnym, lekko nawet wchodzącym w chłodne tony brązikiem, no on ma te takie burgundowe, lekko fioletowe podtony. No i wiecie, jak ktoś ma taką paletę, czekajcie, brakuje mi ręki, retro, no to te burgundy, te róże, to wszystko tu jest, wiecie? Naprawdę, oczywiście, to nie są, nawet nie będę robić słoczy, kochani, jeśli chodzi o te burgundy, to nie są cienie, które są identyczne albo które są bardzo blisko siebie, natomiast one są na tyle blisko, że jak ktoś chce, może tak, nie jak ktoś, jak ja chcę, czegoś burgundowego na oku, bo jest jesień, bo mamy taką aurę i ja już właśnie tak czuję się lekko burgundowo, no to mam retro. I tak, tak jak powiedziałam, one nie są takie same. Tutaj jest chłodniej niż tu. Natomiast taki porządny, burgundowy makijaż jestem w stanie tą paletką zrobić. Tak. Wiele osób zaraz po wypuszczeniu tej palety na rynek i po wypuszczeniu przez Nataszę na Instagramie słoczy było rozczarowanych i nawet pisaliście do mnie, że kurczę, na zdjęciach pierwszych, kiedy ogłaszana była ta kolekcja, ona wyglądała tak fajnie, neutralno, wręcz nawet chłodno, a potem się okazało, że tu jest jednak cieplej niż człowiek zakładał. No więc do tych wszystkich osób, które myślały, miały nadzieję, że tu będzie właśnie tak burgundowo chłodno, no to słuchajcie, retro. Już jest coś takiego na rynku. No tu jest chłodno, tu jest różowo. Jak się, czekajcie, zakryje te burgundowo-różowe, nie w tą stronę, burgundowo-różowe, czekajcie, mam odwrócony obraz w podglądzie, no to jest brzoskwinkowo. I te brzoskwinki są takie bardzo neutralne i stonowane. I można powiedzieć, że jesienne. To jest paleta, która swoją drogą wyszła właśnie mniej więcej w tym samym okresie roku, w tej samej porze roku, ale rok temu. To chyba też była taka jesienna paleta Nataszy Denony w zeszłym roku. No i tutaj są burgundy, jest brzoskwiniowo, jest tak neutralnie, nawet trochę chłodno. Więc jak ktoś właśnie był rozczarowany tonacjami tych odcieni, to jest już paleta w tej formulacji Nataszy Denony i z błyskami, które się trzymają powieki i nie będą się zbierać tym osobom, które mają taki problem jak ja, retro palet. Kochani, jeśli chodzi o te takie ciepełka, jeśli chodzi o te błyskotki, wiecie, te ciepłe złota wymieszane z różowym, Love Palette. I znowu, to nie są takie same cienie. To nie są cienie, które nawet są blisko, bo są błyskotki, które mają dołożoną różową drobinkę albo mają brzoskwiniową drobinkę, więc to nie są cienie jeden do jednego. Ale tak naprawdę na powiece to wszystko wygląda bardzo podobnie. Ja tego typu makijaż, nieidentyczny, ale też, wiecie, ciemne róże, jakbym domieszała troszeczkę tych fioletów chłodnych, to ten kącik też był mniej więcej w ten sam sposób przyciemniony i mamy te ciepłe złota tutaj. Mniej więcej ten sam makijaż, bardzo podobny makijaż osiągnęłabym tą paletą. Więc jak komuś podobają się takie połączenia kolorystyczne i ma w swojej kolekcji już tą paletę Love od Nataszy, no to
wydaje mi się, że nie ma co dublować. Ja czuję, że troszeczkę ten efekt końcowy jest dublowany, jeśli chodzi o połączenie tych cieni. Mówię oczywiście do osób, które tą paletę u siebie mają, ponieważ to, z tego co mi wiadomo, była edycja limitowana. Love Palette wyszła chyba 2 lata temu przy okazji walentynek i ona już, przynajmniej na chwilę obecną, kiedy to kręcę, jest sobota. Wy widzicie to w niedzielę, czyli kręcę dla Was wczoraj. Ta paleta nie jest dostępna już na naszej Sephorze. Nie wiem nawet, czy można ją sobie kupić na stronie Nataszy. No, ciepłe złota znajdziecie tu. Burgundy znajdziecie w Retro, która jest cały czas dostępna na naszej Sephorze. No i właśnie, jak myśleliście, że tutaj będzie troszeczkę chłodniej, no to Retro. Znowu Retro. No, tu są te brzoskwinki, które są bardzo neutralne. I tak, cały czas zaznaczam, że tutaj zarówno jeśli chodzi o paletę Love, Retro i tą My Dream, nie ma cieni, które się powtarzają. Nie ma cieni, które są blisko, ale one są wszystkie w tej takiej, wiecie, grupie kolorystycznej, która może nie da Wam identycznego makijażu, ale będzie na tyle podobny, żeby nie wydawać 329 zł po to, żeby mieć, wiecie, podobne cienie. Taka jest moja opinia. Podsumowując, kochani, to jest dobra paleta. Tutaj, zwłaszcza jeśli chodzi o maty, bo umówmy się, to maty, mi się wydaje, jeśli chodzi o palety cieni, potrafią sprawiać najwięcej problemów. Ja tutaj z tymi żadnego nie mam. One wszystkie blendują się wyśmienicie, noszą się wyśmienicie. No jak się zbyt intensywnie tym pędzlem macha, to one się troszeczkę osypią, ale ja jeszcze tutaj miałam wtedy nieprzypudrowany podkład. Nie nałożyłam pudrowego rozświetlacza i bardzo łatwo było mi ten osyp usunąć. Więc to też jest, słuchajcie, plusik. Moje cienie, bardzo ładne odcienie. Jak ktoś nie ma tych odcieni, to bardzo jesiennie jest i bardzo przyjemnie. Te błyskotki zaznaczam, że no, z nimi mam problem. Jeśli chodzi o zbieranie się, zbierają się niemiłosiernie. Bardzo, bardzo nieładnie to wygląda, więc muszę je kleić. Ale oczywiście nie wszyscy mają taki problem. No dla mnie taka trochę powtórka z rozrywki, wiecie. Znaczy, ona jest fajna i ja z niej będę korzystać, ale tak jak powiedziałam, troszkę jestem rozczarowana. Ostatnio widziałam u Władka z kanału, kurczę, przepraszam Władka, Beauty Boy, tak mi się wydaje. Nie no, sprawdzę, bo nie można tak tego zostawić, wstyd totalny po prostu. Władek z kanału Beauty Boy? Chyba tak. Beauty Boy Władek, jak się kanał nazywa? Władek Beauty Boy. Dobrze, nic nie przekręciłam, ale trzeba było sprawdzić. Słuchajcie, on na Instagramie swoim i chyba w shortsach na YouTubie też pokazywał, czy to jest jakaś niewypuszczona paleta Nataszy, czy to jest jakaś podróbka, którą ktoś wypuścił. Ja nie wiem, skąd on tą paletę miał, ale tam była taka Retro Glam Palette. Tam było troszeczkę mięty, zielonkości i to były kompletnie nie moje odcienie, przyznaję, ale była to inna paleta. Taka zupełnie nowa, innowacyjna i pewnie bym po nią nie sięgnęła, ale wiecie, no to wszystko już było. Nawet u Nataszy. Tamta paleta była taka strasznie inna i kurczę... Wiecie, ja jestem osobą, która ma dużo palet, dużo makijażu, dużo palet samej Nataszy i ciężko też wymagać, ja sobie zdaję z tego sprawę, żeby być, wiecie, co miesiąc zaskakiwanym, ale no w tym przypadku naprawdę... Oczekiwałam czegoś więcej, ale to tylko ja. Moi drodzy, jeśli chodzi o tą moją osobistą i przyznaję lekko kapryśną recenzję najnowszej palety od Nataszy Denony, ode mnie na dzisiaj to już wszystko, ale zostajemy w temacie palet, bo tak, będę robić sprzątanie w moich paletach. No za dużo mam tego i przydałoby się tam wyczyścić, troszeczkę miejsca zrobić, troszeczkę palet mamie oddać i bratowej, i znajomym, żeby zrobić miejsce na nowe, prawda? Więc to będzie w następnym filmiku. Posprzątamy moje pudło z paletami. Mam nadzieję, że większości się pozbędziemy. O tym będzie w środę. Do zobaczenia. Na razie. Pa!